Dzisiaj nowy produkt marki Audio System R110.4 DSP. Czyli połączenie wzmacniacza czterokanałowego znanego już wcześniej R110.4 z wbudowanym 8-kanałowym procesorem DSP bardzo dobrej jakości, z pięknie rozbudowanym menu, świetnymi możliwościami regulacyjnymi, dającymi dużo więcej swobody w kształtowaniu charakterystyki niż taki zwyczajny DSP. No i teraz pytanie, cóż w tym wzmacniaczu takiego innego w końcu procesorów DSP jest już bez liku? Otóż to, że to jest wzmacniacz analogowy klasy AB. Wzmacniacz bardzo wysokiej jakości, jeśli chodzi o stopień mocy. Ten wzmacniacz ma niezwykle wysoki współczynnik tłumienia, rzędu 1000 jednostek przy 4 ohmach i 80 Hz. To jest diametralna i potworna różnica w stosunku do wzmacniaczy klasy D. A właśnie na wzmacniaczach klasy D są oparte praktycznie w 100% procesory DSP zintegrowane ze wzmacniaczami innych marek. Czyli tutaj możemy liczyć na bardzo naturalny, miękki dźwięk, bardzo kontrolowany bas, bardzo wysoką po prostu jakość dźwięku ze szczególnym uwzględnieniem szybkości narastania zbocza, dynamiki basu i takiej naturalności tonów wysokich, średnich. A z kolei procesor DSP dokłada ze swojej strony bardzo dobrą rozdzielczość dźwięku, lepsze niż w normalnym wzmacniaczu R110.4, lepsze obwody wejściowe, wyższą jakość, niskoszumność na wejściu. 4 razy 200 W RMS-u przy 2 ohmach, 4 razy 110 RMS przy 4 ohmach, deklaruje producent. To oczywiście są wartości uśrednione, bo to często różnie w różnych egzemplarzach bywa, ale jest to i tak bardzo, bardzo mocny wzmacniacz, tyle mocny, że musi być wentylowany 2 wentylatorami z tyłu. A co mamy tutaj na panelu czołowym? Potrójny bezpiecznik, trzysegmentowy bezpiecznik zabezpieczający obwody zasilające wzmacniacza. 4 kanały wejściowe, bo tak najczęściej są podłączane do fabrycznych radioodtwarzaczy takie wzmacniacze z DSP. Dodatkowo osobne wejście high input, wysokonapięciowe do podpięcia fabrycznego radioodtwarzacza i 4 cincze wyjściowe, dlatego że wzmacniacz oprócz tych 4 kanałów, które sam wzmacnia, przetwarza, procesor DSP wbudowany przetwarza dźwięk dla dodatkowych 4 kanałów, które można podpiąć na przykład do wzmacniacza, do kanałów centralnych, kanałów tylnych, no i do subwoofera. Czyli dokładając drugi taki sam wzmacniacz, ale już bez procesora DSP, możemy stworzyć 8-kanałowy system z niesamowitym dźwiękiem i bardzo, bardzo precyzyjnym sterowaniem. Dodatkowo co tu mamy? Mamy złącze karty microSD, które umożliwia włożenie karty z setupem zdalnie zrobionym. Oczywiście można też zapisać w pamięci urządzenia setup. Jest złącze do podłączenia, złącze mini USB do podłączenia komputera z oprogramowaniem do DSP i złącze do podłączenia dodatkowych akcesoriów typu pilot, typu sterownik, potencjometr głośności i różne inne historie, moduł Bluetooth.
i inne rzeczy, które mogą tutaj być realizowane. Ciekawa alternatywa dla tych, którzy poszukują bardzo dobrej jakości, a wzmacniacze cyfrowe nie bardzo ich satysfakcjonują. Zresztą część cyfrowych wzmacniaczy też generuje zakłócenia w zakresie radiowym, pogarsza odbiór radia. No a tutaj tego nie ma oczywiście. Polecamy jeszcze kolejny film na YouTubie. Do usłyszenia.